Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem opowiedzieć o filmie dokumentalnym La Sierra, który opowiada o gangach młodych ludzi z Kolumbii. I właściwie te gangi powstały jako spuścizna po Pablo Escobarze, wielkim narkotykowym baronie Kolumbii. Kolumbia może już dzisiaj nie jest tym krajem, którym była jeszcze 20-30 lat temu, ale problem narkotyków jest w tym kraju jak najbardziej obecny. I tutaj mamy film dokumentalny bodajże z 2004 roku, no, który pokazuje nam no, pewne rzeczy o latynosach, które mogą jakby pokazać jeszcze większe stereotypy, ale zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie. To znaczy mamy tutaj głównego bohatera Edisona Floreza, aka The Doll, czyli to by jego przydomek byłby Lalka. No i pokazuje jakby to, jak on odchodzi, czy raczej zrezygnował ze szkoły i związał się z różnego rodzaju gangami, aż w końcu stanął jako przywódca jednego z nich. Edison pokazuje bardzo wiele wymiarów kogoś, kto jest przywódcą gangu, kogoś, kto jakby personifikuje i pokazuje taką element macho wśród kultury latynosów. To znaczy Edison może nie jest jakiś super przystojny, nie jest człowiekiem niezwykle umięśnionym, ale na pewno ma pewne cechy charyzmatyczne, to znaczy takie, które pozwalają mu chociażby mieć około 4 czy nawet 5 partnerek. Jak tutaj widzicie na slajdzie, mamy Gaidi, główną dziewczynę Edisona, ale to jest tylko jego główna dziewczyna, ma jeszcze wiele, wiele innych. Pokazuje on sam Edison Flores, że kobiety lubią twardych mężczyzn, lubią takich mężczyzn, którzy mają samochody, którzy mają motory, którzy mają władzę. No i są, jak on sam to określa, to są zdesperowane, aby mieć seks. Zresztą kobiety, dziewczyny, nastolatki, które tutaj zostaną przedstawione, też w jakimś sensie pokazują taką stereotypową latynoskę, czyli bardzo egzaltowaną, ale również piękną, o czarnych oczach, o takich konturach, nazwalibyśmy je konturami hiszpańsko-latynosko-cygańskimi. Głównie są to dziewczyny o ciemnej karnacji, czy ciemnych włosach, o bardzo takich przyjemnych oczach, naprawdę w jakimś sensie seksowne. Wiele z nich przy okazji nosi krzyże, no, prawie przy odkrytym biuście, albo przy, no, generalnie są ubrane w sposób no, wyzywający, nazwijmy to tak. I pokazany jest też Edison z tej strony, kiedy mówi nam o stresie, mówi nam o tym, jak bardzo się boi, o tym, ile to wymaga jednak wysiłku, aby utrzymywać owe dziewczyny, aby jednak być przestępcą, aby nie zostać złapanym przez policję, no i toczyć tą walkę z tymi, którzy za chwilę mogą być twoimi najzawziętszymi wrogami. Bo tutaj mamy taki przykład, kiedy jeden z gangów łączy się z gangiem Edisona, wypierają oni konkurujący gang, a później z kolei dochodzi do walki między owymi no, dwoma wcześniej przyjaznymi sobie gangami. Pokazane jest chociażby to, jak Edison, relacje Edisona z ojcem. Edison tutaj mówi, że jego ojciec był człowiekiem uzależnionym od narkotyków, od alkoholu. Możemy w to wierzyć, to wcale nie musi być kłamstwo, ale z drugiej strony człowiek, który nawrócił się w jakimś sensie, służy teraz w kościele, no, zajmuje się uczciwą pracą, natomiast sam Edison podkreśla, że w przeszłości jego ojciec był niezwykle groźnym, agresywnym człowiekiem. Natomiast sam ojciec Edisona mówi, że nigdy jakby nie wskazywał mu takiej ścieżki, jaką sam Edison wybrał. Mamy tutaj również postacie, które niejako są w jakimś sensie związani z Edisonem, należą do jego gangu. Mamy Jesusa Martineza, który należy do gangu Edisona, jest młodszy, no ale również zrezygnował ze szkoły, również bierze narkotyki. Mamy tutaj też takich pokazanych właśnie latynosów stereotypowych, dosyć dobrze ubranych, dosyć przystojnych, ale z drugiej strony takich, którzy nie cofną się przed zabiciem drugiego człowieka, mają wiele partnerek, no i generalnie prowadzą niezwykle swobodny tryb życia. Mamy tutaj kolejną latynoskę, Cielo Munoz, która jest dziewczyną jednego z członków gangu Edisona,
takiego członka gangu, który został uwięziony przez policję i siedzi w więzieniu. Przy okazji również mamy pokazaną postać Gaidi, czyli głównej dziewczyny Edisona, która mówi, że z jednej strony rozumie, że Edison prowadzi niezwykle niebezpieczne życie, że nie chce, aby jej opowiadał o tym, w co dokładnie jest zamieszany, bo sama się boi konsekwencji, no ale z drugiej wszystkie te kobiety z jednej strony widzą zagrożenie ze strony tego, do czego prowadzi życie przestępcze, ale w jakimś sensie są zafascynowane tym życiem, są zafascynowane tymi mężczyznami i coś ich do nich ciągnie. To znaczy tutaj ten stereotyp tego, że dziewczyny lubią twardzieli, dziewczyny lubią facetów, którzy wiedzą, czego chcą, które lubią facetów, którzy idą jasną, radykalną często drogą, może być tutaj prawdą i jakby pokazuje tą rzeczywistość, no, która w tym wypadku rzeczywiście jest prawdą. Film jest niezwykle dobrze zrealizowany, bo większość dokumentów, które ja oglądam, jakby gdy skupiają się na pewnym elemencie, który opowiadają, to chcą go przesadzić często, to znaczy pokazać, że ta rzeczywistość jakby obejmuje no, całą rzeczywistość no, danej społeczności, danego kraju, danego miasta. Natomiast tu jest pokazane, że życie toczy się dalej, że ci nasi bohaterowie no, prowadzą swoje normalne życie, to znaczy reżyserzy nie chcą jednak jakby pokazać, znaczy nie chcą nas zmusić do tego, że my tak powiemy, no nie, no to rzeczywiście tak jest. To tak jakby jest bardzo naturalnie pokazane to życie przestępcze w Kolumbii, tego, że często giną jacyś ludzie, tego, że Kolumbia miała właśnie poważną prawie, że wojnę domową w Kolumbii związanej z różnego rodzaju radykalnymi ugrupowaniami lewicowymi i prawicowymi. I to jest też jakby taka rzeczywistość, no, która nie do końca jest już teraz aktualna, bo film był nakręcony w 2004 roku, teraz obecnie w 2020 sytuacja jest o wiele spokojniejsza. Natomiast sam film jest niezwykle ciekawy. Od razu uprzedzam, że szokujące jest zakończenie, to znaczy zakończenie tego serialu, przepraszam, tego dokumentu było dla mnie prawdziwym szokiem, dlatego tutaj należy się przygotować na dużo emocji. Natomiast film jest bardzo naturalnie zrealizowany, właściwie nie, no nie próbuje jakby nam narzucić, jaką my emocję mamy czuć. Ci bohaterowie też są bardzo naturalni, z jednej strony ich podziwiamy, bo rzeczywiście owe kolumbijskie dziewczyny są niezwykle piękne, seksowne, bardzo ładnie ubrane, no ale z drugiej strony jest to też świat biedy, gdzie żyją w domach, które na przykład nie są zupełnie otynkowane, no, no, na przykład muszą się dzielić taksówkami z wieloma innymi osobami, nie mogą znaleźć pracy, no ale jest to też taki obraz takiej Kolumbii, gdzie no, Kolumbii dla ludzi, dzieci, które chcą zostać twardzielami, które chcą być twarde, a twardość najczęściej oznacza strzelanie do innych ludzi, posługiwanie się bronią, branie narkotyków, no i wszelkiego takiego rodzaju kwestie, które no, na pewno w Polsce absolutnie nie byłyby dopuszczalne, no i nie są dopuszczalne, natomiast tam ze względu na słabość tego systemu, owego państwa, no jest to coś normalnego, przynajmniej w owych latach. Zresztą sama Ameryka Południowa ma tu niestety problem z przestępczością do tej pory, problem z handlem narkotykami. Tutaj przede wszystkim przeważa Meksyk i Brazylia, no ale również państwa Ameryki Centralnej są bardzo niebezpieczne i, no i generalnie mimo, że dominuje tam religia, jaką jest katolicyzm, no to jest to ten region świata, który jest biedny i również niebezpieczny, chociaż ma swoje takie atuty kultury latynoamerykańskiej. Jeżeli miałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na ten dokument, to są jego dwie wersje, krótsza i dłuższa. Dłuższa jest prawie dłuższa o 50 minut, w związku z tym mamy tutaj 2 godziny takiej opowieści. Obie podlinkuję w opisie. Natomiast ta krótsza trochę przekłamuje rzeczywistość, bo tam jakby zmieniono podkład muzyczny. To znaczy to nie jest podkład muzyczny, który oryginalnie powinien być. No jest taka muzyka bardziej, nazwijmy ją cool, jest jakby bardziej nakręcająca na pewien nastrój, co moim zdaniem nie jest aż tak negatywne i nawet warto obejrzeć tą krótszą wersję z tą taką muzyką podłożoną, ale jakby chyba lepiej prezentującą
odczucia i taki klimat uczuć tych ludzi. W związku z tym ta krótsza wersja chyba jest nawet przyjemniejsza do oglądania, chociaż przekłamuje tą rzeczywistość pod kątem tego, że to nie jest układ muzyczny, który był grany, kiedy na przykład coś się działo, ludzie tańczyli, to ta muzyka była jednak nieco inna, właśnie taka, nazwijmy ją, mniej cool, jeśli mogę użyć takiego określenia. Natomiast sam dokument niezwykle, niezwykle polecam, bardzo rozwijający, o gangach młodych ludzi, którzy prowadzą to bardzo niebezpieczne życie.